Chciałem teraz przeczytać taki jeden fragment z przypowieści Salomona z 3 rozdziału, 5 wiersz. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. W psalmie 118 jest napisane, żebyśmy nie polegali na ludziach. Tak naprawdę nie mamy polegać na niczym innym, tylko na naszym Panu. Na naszym Panu, Jezusie. I tak jak spoglądamy na te czasy, widzimy, jak to wszystko tak zaczyna nabierać tempa. Coraz szybciej potrzebujemy to, tamto, znać odpowiedź na to, na tamto. A tak odbieram w swoim życiu, że Pan Jezus tak chce mnie uspokoić, wyciszyć, po prostu, żebym czekał na Niego. Nie za dużo działaj, nie pędź, nie goń, ale zaczekaj na mnie. Oczekuj mnie. Pan chce nas uczyć. I tak jak przyszedł do Joba i powiedział mu, przepasz swoje biodra. Tak się zastanawiałem nad tym słowem, dlaczego ma przepasać te biodra, ale wiemy, co to jest za symbol. To jest prawda. Jak Bóg go chciał pouczać. Chcę, żebyśmy nakłonili swoje ucho i skupili się nad tym, byli czujni. I to, co chcę powiedzieć, to to, żebyśmy nauczyli się czekać na Pana. Czekaj na Pana. To się wiąże z ufnością, musimy Mu zaufać. Kiedyś Billy Graham powiedział, że te czasy, w których on żył, że to już były takie czasy, kiedy Amerykanie, według jego mniemania, to już denerwowali się i to było dla nich już coś takiego, gdzie wpadali w jakieś zdenerwowanie, kiedy musieli przechodzić przez drzwi wahadłowe. Oni się tak już śpieszy, że jak muszą czekać, aż te drzwi się okręcą, to oni już się denerwują, już są sfrustrowani. Tak się wszystkim śpieszy. Taki podał przykład, jak to wszystko teraz nabiera czasu, tempa. Tak dużo jest akcji różnego typu, ale jak wiele z nas nie potrafi usiąść i czekać na Pana. I tak widzimy, jak to nas uczy w Boże Słowo. Tak samo było z Abrahamem, z Izaakiem, z każdym Bożym mężem. Jak widzimy, to każdy z nich był wypróbowany w tym, w tej ufności, zaufaniu Panu. Tak jak Abraham musiał czekać na syna, o czym tą historię znamy bardzo dobrze. Chociaż Sara mu dała 2 rady, które posłuchał. Ale wiemy, jak to się potem skończyło, jaka to była konsekwencja. Czekał 25 lat, aż urodził mu się syn. Potem Bóg jeszcze bardziej go wypróbował, aby oddał mu tego syna. Bóg chce nas wypróbowywać. Ale czy czekasz na Pana, czy działasz sam? Czy sam podejmujesz działanie? Czy sam chcesz coś zrobić dla Pana? Czy chcesz wyprzedzić? Widzimy, jaki to był owocem w życiu Abrahama. Ismael. Musimy zaufać Panu i oczekiwać Go. Ale to się też wiąże z tym, że musimy zrezygnować z własnej niezależności. O co mi chodzi? Chodzi o to, że musimy Jemu zaufać. Jemu oddać wszystko. Tak jak patrzę na młodzież dzisiejszą, ona jest bardzo niezależna. Tak, mamy być niezależni, tak jesteśmy uczeni. O to właśnie chodzi w życiu, żeby być niezależnym. Ale w tym wszystkim musimy pamiętać o tym i rodzice, pamiętajcie o tym i mówcie to, uczcie swoje dzieci, że jedna rzecz, jedna osoba, od której są zależni, od której muszą być zależni, to jest Jezus Chrystus. I tak wierzę, że każdy z nas na tym miejscu chce być zależny od Jezusa Chrystusa. Alleluja. Bo przyjdzie taki czas, że każde stworzenie odda Mu chwałę i nie będzie takiego, które nie będzie chciało być zależne od Niego. Kiedy On przyjdzie. I widzimy, jak ludzie, jak czytamy Boże Słowo, jak historie się toczą, jak ludzie cały czas chcą się uniezależnić od Boga. Widzimy to już w Edenie. Czy oni mieli złą pobudkę, żeby być jak Bóg, to było dobre. Przecież to było dobre. Przecież Bóg jest dobry. Oni chcieli być jak Bóg. Szatan ich zwiódł, ale w jaki sposób? Ale to chodziło o to, że oni chcieli być niezależni. Nie możemy być niezależni od naszego Boga. Nie próbuj szukać rozwiązania sam. Podejmować jakichś działań bez Boga.
ale zaczekaj na Niego. I w Księdze Izajasza w 30 rozdziale, 18 wiersz. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Widzimy, że nawet Pan na nas czeka. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Czekasz na Pana? Oczekujesz na Niego? Może przechodzisz przez doświadczenie, może trwasz w modlitwie już 10-20 lat. Nie widzisz rozwiązania. To wcale nie znaczy, że Pan tego nie słyszy, że Pan nie ma rozwiązania. Trwaj w Panu. Jak przyszedł Bóg do Abrahama, powiedział, trwaj w społeczności ze mną. Czy czekanie to jest bierne? Czy czekanie to polega na tym, że no dobrze, to poczekam i zostawiasz to z tyłu? Nie myślisz o tym, zajmujesz się innymi sprawami? Nie. Dlatego, że czekasz na to, czego pragniesz. Nie możesz o tym nie myśleć. Nie możesz o to nie zabiegać. Abraham zabiegał. On myślał o potomku. To nie było takie coś, że on, a dobra, poczekam, Bóg da, obiecał to da. 20 lat sobie czekał i nie myślał o tym. To nie było tak. Ale Pan przyszedł do niego i powiedział do niego, trwaj w społeczności ze mną i bądź jaki doskonały. Mamy trwać w społeczności z Panem. Nie poddawać się. Trwaj w modlitwie, trwaj w społeczności z Panem. Nie poddawaj się, oczekuj na Pana. Oczekuj na Pana, a widzimy, że Pan się nigdy nie spóźnia. Chociażby jakbyśmy spojrzeli na historię Izraela, jak wiele razy przychodził w ostatniej chwili, w ostatnim momencie, ale on miał już rozwiązanie dawno przygotowane. Amen? Trwaj. To nas uczy jeszcze kolejnej rzeczy, żebyśmy bardziej ufali Bogu niż temu, co widzimy, niż własnym zmysłom. Więc moi bracia, moi siostry, zachęcam was do tego, abyśmy ufali Panu. Ufali temu, że Jego zamiar dla nas jest dobry. On nas miłuje. On chce dla ciebie, On chce dla mnie dobrze. Tu jest problem wielu z nas. Wielu chrześcijan się tutaj o to potyka i nie potrafi zrobić tego kroku do przodu w wierze i pójść dalej. Dlatego, że boją się, że Bóg chce od ciebie czegoś, czego ty nie będziesz chciał. Czegoś, co będziesz musiał za dużo poświęcić. Może Bóg nawet pośle mnie na misję. Nie wiem. I taka obawa. A, nie jestem w stanie poświęcić się Panu. Nie jestem w stanie Mu zaufać 100%, bo nie wiem, co będę musiał poświęcić. Może tobie będzie kosztowało zbyt wiele. To jest nasz hamulec. Bynajmniej mówię, jak ja zawsze tutaj staję, coś mówię, to jest najpierw do mnie. Może jest też tak samo w twoim życiu, że boisz się zaufać Panu w 100%, bo nie wiesz, co On od ciebie zażąda. Ale mój drogi bracie, moja droga siostro, to, co chcę dzisiaj powiedzieć i wierzę, że to Duch Święty chce powiedzieć do ciebie, to to, że Bóg ma dobre myśli o tobie i Bóg chce dla ciebie najlepiej. On cię kocha. On cię umiłował. Skąd możesz to wiedzieć? Spójrz na Jezusa. Czyż to nie jest dowód Jego miłości? Jego wierności, Jego łaski, Jego miłosierdzia? Halleluja. Wierzę, że Pan chce nas powoływać, chce nas używać, ale w tym wszystkim musimy czekać na Pana. Zaufać Mu. Wytrwać w tym. Nie polegać na własnym rozumie, na własnych zmysłach, na innych ludziach, na czymkolwiek, na bogactwie, na czymkolwiek. Tylko na Jezusie Chrystusie. Uchwycić się Jego. Halleluja. Tak bardzo się dziś cieszyłem w czasie uwielbiania, w czasie prowadzenia, bo moja usługa została już w zasadzie wyśpiewana i powiedziana. Niezwykle łączy się z tym, co chcę powiedzieć. Kiedy brat Sebastian mówił o oczekiwaniu na Pana, kiedy powiedział o tych drzwiach obrotowych, uśmiechnąłem się, bo kiedy przechodzę przez jakieś centrum handlowe, nie wiem jak wy, dla mnie to chodzi zbyt wolno. Mogłoby prędzej. Oczywiście żartuję, ale coś w tym jest. Kochani, w ostatnim czasie, nie wiem, chyba też to zauważacie, jakoś
jesteśmy wciąż bombardowani informacjami o jakichś problemach. Myślę tak w naszym gronie. Chodzi o zdrowie przede wszystkim. Ktoś zachorował, ktoś kolejny, tu szpital, tam szpital, tu jakiś inny problem, tam jakiś inny. I jakoś w ostatnim czasie tego się nawarstwia, jest tego coraz więcej. Oczywiście nie skupiamy się tylko na chorobie, choć ona jakby jest najbardziej zauważalna. Dotyczy to każdego problemu, czy to rodzinnego, czy osobistego, czy finansowego, czy jakiegokolwiek. I wiem, że wiele ludzi jest, którzy po prostu potrzebują pomocy. I myślę, że ważnym jest to, żebyśmy wiedzieli, gdzie sięgać po pomoc. Jest taki psalm, którym psalmista, powiem tak jakby troszkę obrazowo, mam wrażenie, że jakby się wręcz rozglądał wokół siebie, był w potrzebie, bo mówi takie słowa, skąd nadejdzie mi pomoc? Tak sobie to wyobrażam, jakby patrzył może na góry, bo o nich tu mowa, rozgląda się i mówi, skąd nadejdzie mi pomoc? Psalm 121. I werset drugi mówi tak. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twojej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego, teraz i na wieki. Moi drodzy, ale chciałbym, żeby to jedno zdanie zabrzmiało bardzo donośnie i tak uroczyście i bardzo mocno. Pomoc moja jest od Pana. Kochani, jeśli byśmy niewiele dzisiejszego dnia zapamiętali, to chciałbym, żebyś z tym jednym słowem żył. Pomoc moja jest od Pana. Powiedzmy to wszyscy razem. Pomoc moja jest od Pana. Amen. Wierzymy w to? Moi drodzy, ale zaraz dalej pisze tak. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Powiem wam szczerze, że ile razy czytałem ten psalm, a przecież jest to psalm tak bardzo znany, jakoś nie zwracałem uwagi na to zdanie. Traktowałem go jako po prostu jakiś określnik tego poprzedniego zdania. Ale czytając ostatnio, zwróciłem, że nie bez przyczyny to tutaj jest napisane. Który uczynił niebo i ziemię. I właśnie to jest coś, co ostatnio tak bardzo do mnie przemawia. Mówiłem wam w zeszłym tygodniu, że od kilku tygodni, gdzie Biblię nie otworzę, tam ciągle Bóg do mnie mówi, że jest wielki, że jest potężny. I tak w piątek, jeszcze przed modlitwą, siedząc w biurze, tak myślałem, ciekawe, czy dziś na modlitwie znów Pan coś powie o tym. Jak słyszeliście z ust Sebastiana, powiedział i to bardzo wiele. Ja myślę, że Bóg chce nam przypomnieć, że jest potężnym Bogiem, że ma wszelką moc nad Twoim i moim problemem. Kochani, który uczynił niebo i ziemię. Brat Sebastian wspominał o stworzeniu, o mocy stworzenia. Niezwykłe. To, nad czym naukowcy się głowią i nigdy tego nie zgłębią. Bóg stworzył swoim słowem. Bóg podtrzymuje do istnienia cały czas. Ale co więcej, Bóg stworzył mnie i ciebie. Każdą komórkę naszego organizmu. On stworzył nas. Moi drodzy, i wiemy o tym doskonale. To, co teraz powiedziałem, każdy z nas doskonale wie. Tylko to jest tak, że wtedy, kiedy nas coś dotyka, kiedy my potrzebujemy pomocy, kiedy nas dosięgnął problem, na nowo potrzebujemy tego świeżego objawienia. Jak wielki jest Bóg, jak potężny jest Pan. W Ewangelii Marka mamy opisaną sytuację, kiedy uczniowie na polecenie Jezusa wypłynęli na morze. Spotkała ich straszna burza. Jest to 4 rozdział Ewangelii Marka. Może tylko od 38 wersetu zacytuję. A był on w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy?
I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich wielki strach i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? I to jest to pytanie, kim więc jest ten? To jest to objawienie, którego my wciąż na nowo potrzebujemy. Kim on jest tak naprawdę? Moi drodzy, przecież uczniowie znali Jezusa. Oni go dobrze znali. Oni z nim już jakiś czas spędzali czas. Oni widzieli wiele, wiele cudów, które on dokonywał. Oni go widzieli w działaniu, znali jego moc. Oni wiedzieli o tym doskonale, że Bóg jest wszechmogący. Oni wiedzieli, dopóki ich to samo nie dotknęło. Dopóki oni sami nie weszli w wielki problem. Nagle zapomnieli. Kiedy oni zaczęli przeżywać potężny problem, który wydawało się, że może zakończyć ich życie, to oni nagle zapomnieli o tym, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg ma moc nad przyrodą, że może Bóg uciszyć. Kochani, i tacy my też jesteśmy. Wielokrotnie my o tym wiemy. Możemy nawet innym usługiwać. Jeżeli ktoś w otoczeniu naszym coś przeżywa, wielokrotnie my możemy mu mówić o tym, że Bóg jest wszechmogący. Ale kiedy nas to dotknie, to czasem, ja nie mówię, że zawsze, ale to czasem potrzebujemy na nowo tego świeżego objawienia, abyśmy wiedzieli, że w mojej sytuacji Bóg również jest Bogiem wszechmogącym, że jest Bogiem wielkim, że ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Kochani, kiedy właśnie w piątek po 18 siedziałem tam, tutaj grupa miała próbę, ćwiczyli różne pieśni. Szczerze mówiąc, nawet nie zwracałem uwagi, jakie pieśni są, byłem zajęty swoim. Ale na jedną pieśń musiałem zwrócić uwagę. Nie wiem, czy grupie coś nie wychodziło z nią, z tą pieśnią, bo ją non-stop powtarzali. I ciągle ją ćwiczyli. Ale nie wiem, czy to przypadkiem nie było dla mnie. Bo słowa tej pieśni było tak. Wszystko możliwe jest. Śpiewaliśmy ją jako chyba drugą czy trzecią z kolei. Wszystko możliwe jest. Wszystko możliwe jest. I ten refren się powtarza. Po którymś razie w końcu zwróciłem uwagę na to, co tu się dzieje i co tutaj śpiewają. Wszystko możliwe jest, ale przez moc Jego imienia. Przez moc Jego imienia. On jest wszechmogący i dla nas również wszystko możliwe jest. Kochani, jak wspomniałem, Bóg tyle razy mówił do mnie ostatnio o swojej wielkości. Pozwólcie, że chociaż jedno słowo zacytuję z psalmu. Mógłbym naprawdę dużo miejsc otwierać, ale chciałbym jeden psalm, psalm 104 otworzyć, kilka wersetów i chciałbym, żebyśmy chociaż przez moment spojrzeli na to, co i tak w zasadzie znamy, na to, że Bóg jest Bogiem potężnym. Błogosław, duszo moja Panu. Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki. Jeszcze raz. Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki. Przywdziałeś chwałę i majestat, przyodziewasz się światłością jak szatą. Niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Budujesz na wodach swoje górne komnaty, czynisz obłoki rydwanem swoim. Suniesz na skrzydłach wiatru, czynisz wiatry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi. Bardzo poetycki opis. Opis potęgi przyrody, potęgi żywiołów, ale też opis Boga, który nad tym wszystkim czuwa. Boga, który tak naprawdę z tymi siłami przyrody robi, co chce. Wręcz powiem, używa ich jak zabawki. Zobaczcie, jest powiedziane, że niebiosa rozciąga jak kobierzec dla Niego. Wiecie, tą potęgę niebios, którą my możemy widzieć w jakimś minimalnym fragmencie, nieboskłon, firmament, ten cały kosmos, który dla nas jest nieogarnięty. Bóg mówi, że rozciąga sobie jak kobierzec, czyli jak jakiś dywanik, po którym może przejść. Dalej są wymienione trzy straszne żywioły. Ogień, woda, wiatr. Kochani, myślę, że każdy z nas albo widział, mam nadzieję, że nie do końca przeżył, siłę i grozę tych trzech żywiołów. Pewnie widzieliście potężne pożary, może gdzieś tam w telewizji. Coś, co jest nieujarzmione,
cała czasem jakaś część armii z tym walczy, strażacy, wszystko, nie są w stanie tego poskromić, ujarzmić. Woda. Kto, może mam nadzieję, że nikt z nas, ale nasz kraj wielokrotnie był nawiedzany jakimiś lokalnymi powodziami. Kiedyś z kimś rozmawiałem, który to przeżył. To z takim strachem o tym wspominał. Mówi, nic nie można zrobić. Nic nie można zrobić. Po prostu fala nadciąga, ty możesz tylko jedno, uciekać. Jak masz gdzie jeszcze. Kochani, nic nie potrafimy zrobić. Siły przyrody są tak ogromne. Wiatr. Nie tak dawno doświadczaliśmy, znaczy znowu, dzięki Bogu, nie ten region nasz, ale wiemy, co działo się koło nas. Jak wiatr potrafi być potężny, niszcząc domy, drzewa. I to są nieujarzmione siły przyrody. A Bóg, czytamy w tym psalmie, używa ich jak dla swojego użytku. Czytamy, że buduje sobie komnaty górne na wodach. Używa tego jak rydwanu, powozu. Wiatr wykorzystuje jak swojego posłańca. Ogień jak swojego sługę. Te obłoki, chmury jak środek transportu. Wiecie, ja wiem, to jest takie bardzo obrazowe, poetyckie. Wiecie, ale to jest ten obraz, że tego, co dla nas jest totalnie abstrakcyjne, nieosiągalne, poza możliwością naszego wpływu, On na tym ma całkowitą kontrolę. Całkowitą, absolutną kontrolę. Jeśli wydarza się coś złego na naszej planecie, to nie myślcie, że wyrwało mu się to spod jego kontroli. Kochani, jemu jest wszystko podległe. Ale jeśli te żywioły muszą go słuchać, jeśli on wie wszystko na temat tych żywiołów, które są, że tak powiem, bezosobowe, albo inaczej zupełnie neutralne, to o ileż bardziej w stosunku do nas. O ileż bardziej w stosunku do nas. Jeśli Bóg ma nad nimi kontrolę, panuje nad nimi, wie wszystko o każdym ich ruchu, to ile bardziej względem ciebie i mnie, którego tak bardzo kocha, którego traktuje jak źrenicę swego oka. Jesteśmy jego oblubienicą. On zapłacił za nas największą cenę. Jak żeby miał nie kontrolować i nie pilnować i nie czuwać nad nami, nad życiem naszym, nad każdą sytuacją i problemem, która jest w naszym życiu. Kochani, a ewangelista Mateusz mówi takie zdanie. Opowiadam, jeśli więc Bóg tak przyowdziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Moi drodzy, powiem tak, że gdybyśmy my w swoich problemach potrafili spojrzeć na nasz problem z Bożej perspektywy, z perspektywy Bożej wielkości, gdybyśmy potrafili popatrzeć z perspektywy tego, jak On jest wielki, jak On jest bardzo zainteresowany naszym problemem, to wtedy ten nasz problem stałby się tak malutki, albo by w ogóle zniknął. To pytanie, dlaczego te nasze problemy często urastają do rangi tak ogromnych? Powiem właśnie dlatego, że nie mamy świeżego objawienia, jak wielki jest Bóg. Że nie potrafimy zobaczyć, jak wielki jest Bóg. Więc moi drogi bracie, siostro droga, przyjacielu, jeśli przeżywasz jakiś ciężki problem, cokolwiek, to wiedz jedno. Po pierwsze, że Bóg czuwa nad twoim życiem. Że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Choćby jak straszny wydawał się twój problem, to wiedz, że On nie zgubił tego z oczu. On nad tym czuwa. A po drugie, On bardzo cię kocha. I bardzo, bardzo chce ci pomóc. I obie te sprawy, oba te wątki są bardzo ważne. Ewangelista Mateusz również opisuje człowieka, który wiedział o tym, że Bóg ma wszelką moc. Ten człowiek był trędowaty. Ten człowiek miał poważny problem, nieuleczalny, straszny problem. Był zdany już tylko na wegetację i śmierć. Ale gdzieś się dowiedział widocznie, że jest Jezus, że ma moc. I on nie wątpił w to, że ma moc. I przyszedł na spotkanie z Jezusem. Wiecie, jestem przekonany, że on nie miał najmniejszej wątpliwości, że Jezus ma moc. Dlatego, że, bo gdyby miał wątpliwości, myślę, żeby nie przyszedł. On dużo ryzykował. On nie miał prawa znaleźć się w tym miejscu, gdzie był. Prawo na to nie zezwalało. Mógł zostać ukamienowany. Ale kiedy przyszedł do Jezusa, to jest 8 rozdział,
trzeci werset, drugi i trzeci. Mówi coś takiego. Oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Widzicie, on nie miał problemu z pytaniem, czy Jezus może. Miał problem z pytaniem, czy Jezus chce. I przychodzi i mówi: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Może czuł się człowiekiem trzeciej kategorii, bo miał prawo tak się czuć, bo był wyrzucony z okręgu ludzi zdrowych. I dlatego myślał, czy Bóg może go dotknąć, czy Bóg zechce. Ale Jezus odpowiada bardzo krótko: tak, chcę, bądź oczyszczony. Ale Jezus czyni coś więcej. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Jezus, żeby mu udowodnić, jak bardzo mu na nim zależy, jak bardzo go kocha, robi coś spektakularnego. Wyciąga rękę i dotyka go. Nie musiał tego robić. Ileż ludzi Jezus uzdrawiał, nie dotykając ich? Ileż ludzi Jezus uzdrawiał, tylko posyłając słowo? Nie każdego dotykał. A tutaj łamie wszelkie konwenanse. Nie wolno było zdrowemu człowiekowi nawet przebywać w pobliżu, tym bardziej dotykać. A Jezus wyciąga swoją rękę i dotyka go po to, żeby mu udowodnić, jak bardzo mu zależy na nim, jak bardzo go kocha. Myślę, że to jest lekcja również dla nas. Jezus tak bardzo nas kocha. Bez względu na to, jak się czujesz, czy czujesz się godny, czy niegodny, jakkolwiek, czy wierzysz w to, czy nie, On bardzo cię kocha i bardzo chce ci pomóc. Gdybym zapytał, czy w to wierzysz, myślę, że powiecie tak. Ale mam pytanie, czy tak naprawdę w to wierzymy? Czy tak do końca każdy, kto, bo każdy, kto nie przeżywa dziś problemu, to mu łatwo powiedzieć tak. Ale kto naprawdę przeżywa trudny problem, jakikolwiek, to boję się, że może to być odpowiedź tak, ale i trzy kropek. Tak to czasem jest, że zaczynają się wtedy nasze ale, nasze wątpliwości. Ale czy Bóg na pewno zechce mnie uzdrowić lub pomóc? Ale czy to na pewno jest Bożą wolą? Ale czy przypadkiem Bóg nie chce mnie prowadzić jakąś inną drogą? A czasem przecież trzeba też skorzystać z pomocy lekarzy i tak dalej. Kochani, to wszystko pytania są też zasadne. Ja nie mówię, że to nie są pytania, które mogą się pojawić. Tak, Pan Bóg czasem nie odpowiada na naszą modlitwę od razu w ten sposób, jak my na nią oczekujemy. Tak, to prawda. Tylko wiecie co? Mam wrażenie, że my często, zamiast Bogu po prostu wierzyć, mnożymy wątpliwości. I wtedy nasza wiara gdzieś tam maleje i maleje. Że my czasem gdzieś szukamy tych zawiłości Bożej woli, a zapominamy o tej podstawowej Bożej woli, która brzmi: chcę, bądź oczyszczony. O tej podstawowej Bożej woli, która mówi: pomoc moja jest od Pana. To jest ta podstawowa i zasadnicza informacja Boża dla nas. Chcę Ci pomóc. Chcę Cię uzdrowić. Chcę, abyś znalazł pomoc. I to jest jakby coś, co Bóg nam oferuje. Więc po pierwsze, On jest potężnym Bogiem, a po drugie, On chce zainterweniować. A jaka nasza rola w tym? To nie jest tak, było to dziś wspomniane, że my możemy sobie usiąść zadowoleni i powiedzieć: no Boże, skoro chcesz i możesz, no to rób. Ja sobie siądę i będę czekał. To nie jest tak. Chcę wymienić tutaj dwie postawy, jakie powinniśmy przyjąć. Kiedy oczekujemy na Bożą pomoc, kiedy zmagamy się z jakimkolwiek problemem. Więc postawa pierwsza. Postawa pierwsza powinna być taka. W swoim problemie, jakikolwiek by on wielki nie był, nie patrz na problem, ale patrz na Jezusa. Nie skupiaj swojej uwagi na problemie, ale patrz na Jezusa, który ten problem może rozwiązać. Tą zasadę, którą powiedziałem, opisuje pewien fragment z czwartej Księgi Mojżeszowej. Mam nadzieję, że już niektórzy kojarzą, co to za historia jest opisana. Jest to historia o jadowitych wężach. Pan Bóg posłał węże jadowite ze względu na ich postawę, ale pomijam ten wątek i od 6 wersetu przeczytajmy. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie.
Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Jest to historia, którą przecież dobrze znamy i przede wszystkim kojarzymy tą historię z przesłaniem ewangelizacyjnym. I tak, słusznie. Słusznie, bo ona ma taki wydźwięk. To prawda, że możemy utożsamiać ją ze współczesnością. Możemy powiedzieć, że tamtejszy człowiek ukoszony przez węża, kiedy jad węża krążył w jego ciele, nie było już dla niego szans. Wyrok śmierci zapadł. I nie trzeba było 5 węży, wystarczył 1. I kiedy ktokolwiek został ukąszony przez tego jadowitego węża, wyrok śmierci zapadł. I nikt nie mógł mu pomóc. On sam sobie nie mógł pomóc. Nikt z ludzi nie był w stanie mu pomóc. Wiecie, to jest tak samo jak dziś. Jeśli ktoś jest zarażony jadem grzechu, wyrok śmierci jest nad nim postanowiony. Jeżeli ktoś jest zarażony tym, że jest grzesznikiem, ten jad grzechu w nim krąży, wyrok śmierci już zapadł. I nikt z ludzi mu nie jest w stanie pomóc. On sam sobie nie jest w stanie pomóc. Ale jest to piękne przesłanie. To, że Mojżesz na Boże polecenie zrobił tego miedzianego węża i wywyższył go na drzewcu. I teraz spojrzenie na tego węża przywracało życie. Przecież jest irracjonalne przecież. Cóż to dało? Cóż to dało, że ktoś popatrzył w sensie takim fizycznym? Jaka to terapia? Jaka to odtrutka? Ale jednak działało, bo to była wiara. Wiary spojrzenie skierował ktoś na taka pieździec na krzyż. I to samo jest z naszą sytuacją. Jeżeli ktoś żyje w grzechu, jeżeli ktoś jest daleko od Boga, jeżeli ktoś jeszcze z Bogiem się nie pojednał, jest ratunek. Spojrzenie na krzyż. Spojrzenie na krzyż, na zbawcze dzieło naszego Pana. I to sprawi, że wyrok grzechu jest anulowany. Wyrok śmierci jest anulowany. Ale wiecie, to również ma przesłanie bardzo praktyczne. Izraelici tam na tej pustyni nie mieli pojęcia o tym, że będzie kiedyś Golgota, krzyż, że kiedyś Jezus przyjdzie na świat. Izraelici żyli tam i teraz, na pustyni i mieli straszny problem. Byli kąsani przez węże. Jak sobie chcę wyobrazić tą sytuację, musiało to być przerażające. Pełno tych węży gdzieś tam się wiło pod nimi. I wyobrażam sobie, że patrzyli na nich, patrzyli pod siebie. Może próbowali się ratować, jakoś odskoczyć. Może próbowali ratować swoje dzieci, może podnosząc ich gdzieś. Ale to nic nie pomagało. Jedno było trzeba zrobić. Popatrzeć na wywyższonego węża. Oderwać wzrok od problemu. Oderwać wzrok od sytuacji, w której byli. A popatrzeć do góry. Moi drodzy, choć dla nich to może wcale nie było takie proste, bo wydawało się zbyt proste, zbyt oczywiste, takie nierozsądne wręcz. Wydawało się, że może kiedy będę patrzył na sytuację, która mnie otacza, może uda mi się jakoś, ale spojrzeć tam gdzieś, co to da. Ale jednak to spojrzenie wiary ich ratowało. Moi drodzy, chcę to przenieść na naszą sytuację. Kiedy przeżywamy problem, jakże łatwo skupić uwagę na problemie. Przyznajcie sami, kiedy dotyka cię choroba, kiedy dotyka cię jakiś problem, czy to wpadłeś w długi, czy jakikolwiek inny, gdzie twoje myśli są? Najczęściej tam, bo to jest takie najbardziej oczywiste. Chcesz sobie sam pomóc, analizujesz, co można zrobić. Ja nie mówię, że mamy nic nie myśleć, ale zupełnie czymś innym jest tym, aby zaufać Panu, jak dziś słyszeliśmy, i na Niego oczekiwać. I swój wzrok oderwać od tego, co cię przygniata, a skierować na tego, który może ci pomóc. Biblia mówi nam wyraźnie i w tym fragmencie, w innych, których nie będę odczytywał, że w sytuacji problemu mamy nie skupiać się, nie patrzeć na problem, ale na Jezusa. Kiedy to takie trudne, prawda? Kiedy same myśli biegną do tego problemu. Ale Biblia daje nam wybór. Albo będziesz patrzył tu, albo tam. Ale też daje
wgląd w konsekwencje, kiedy patrzymy na problem albo kiedy patrzymy na Jezusa. Moi drodzy, kiedy patrzymy na problem, kiedy koncentrujemy się na tym, co się stało, kiedy skupiamy się, kiedy o tym rozmyślamy, kiedy się może rozczulamy nad tym, czy to coś komu pomogło? Powiedzcie mi, czy kiedyś pomogło ci to, że się nad tym skupiłeś, że rozczulałeś się nad tym, że myślałeś, jak sobie pomóc, co tu zrobić z tym? To nic nie pomaga. Tak mówiąc po ludzku, to jest bez sensu, to nic nie pomaga. Ale co więcej, to pognębia. To pognębia, to sprawia, że idziemy dalej, idziemy niżej, niżej. Jest coraz trudniej, jest coraz gorzej. Jeremiasz w swojej krędze, w trenach Jeremiasza, miał taki tekst, który przeczytam. Zawarł taki tekst, trzeci rozdział księgi Jeremiasza. Czytając to widzimy, jak bardzo on utyskuje nad sobą, jak bardzo on jest przejęty tym, co dzieje się w jego życiu. Czytajmy, 15 werset. Nasycił mnie goryczą, napoił piołunem, starł na krzemieniu moje zęby, wydeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój, także zapomniałem, co to jest szczęście i pomyślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Ale moment refleksji. I co mówi? Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołuń i trucizna. Wspominanie i rozważanie i rozpamiętywanie swojej tragedii, swojego problemu to piołuń i trucizna. Czyli coś bolesnego, coś gorzkiego, ale coś więcej. Trucizna. Trucizna. Trucizna to jest coś, co w końcu zabije. To jak ten jad węża. Trucizna to jest coś, co może działa wolno, ale działa. I w końcu może przynieść straszne efekty. Więcej. Czytamy tutaj, że ten jego stan spowodował to, że traci się jego siła. Czytamy tutaj, przepadła moja siła. Taka sytuacja, kiedy skupiasz się na swoim problemie, powoduje to, że po prostu słabniesz. Tracisz swoją żywotną siłę. Tracisz swoją moc w Panu i więcej nadzieję swoją w Panu. Moi drodzy, tak ważne to jest. I tak kiedy rozmyślałem o tym, to chciałem właśnie, abyśmy to zrozumieli. Aby przeżywając różne sytuacje, wiedząc, że Bóg ma moc, jednak nie skupiali się na problemie, bo pójdziemy coraz niżej, bo pójdziemy coraz gorzej i coraz bardziej i ciężej nam będzie. Będziemy tracić swoją siłę. W Dziejach Apostolskich jest wspomniany Dawid. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, jest wspomniany Dawid. I chcielibyśmy jeszcze to miejsce otworzyć. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, werset 25. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczyma mymi. No właśnie, to jest to, do czego chciałbym zachęcić i siebie i was. Miejmy Pana przed swoimi oczyma. Wiecie, kiedy myślałem nad tym słowem, przypomniała mi się pieśń. I tak sobie właśnie pomyślałem, czy by nie podpowiedzieć grupie, żeby ją zaśpiewali. Ale potem pomyślałem, nie, niech Duch Święty tym pokieruje. Jakże byłem dziś zaskoczony, że śpiewaliśmy tą pieśń, zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Właśnie wtedy, kiedy ci jest ciężko. Zwłaszcza wtedy, kiedy dotyka cię jakiś problem. I ta pieśń, dzięki Bogu, cieszę się, że została dziś zaśpiewana. Zwróć swój wzrok na Jezusa. A wcześniej jeszcze śpiewaliśmy, że wywyższonego widzieć chcę. Prawda? Wywyższonego widzieć chcę. Czyli chcę patrzeć na Jezusa, który jest wywyższony, który jest pełen mocy. I Dawid mówi w ten sposób, miałem Pana zawsze przed swoimi oczyma. Wtedy, kiedy było dobrze i wtedy było, kiedy było źle. Kiedy miał problem, kiedy coś przeżywał. On mówi o tym w psalmie 16, to tu jest tylko przypomniane, miałem Pana przed oczyma swymi. I zobaczcie, jaki tego jest efekt. Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się mój język.
patrzcie, co daje to, kiedy patrzymy na Pana. Po pierwsze, nie zachwiejemy się. Jesteśmy mocni i przeżywamy radość. Poczytamy, rozweseliło się serce moje, pomimo wszelkich trudności. Kiedy Piotr kiedyś zadecydował, że z Bożą mocą chce wyjść z łodzi i iść po wodzie, mówię tak to oczywiście skrótowo, kiedy Jezus mu powiedział idź, czy przyjdź, on wyszedł z łodzi i szedł. Prawda, jaki cud, niesamowity cud. I szedł, dopóki patrzył na Jezusa. Ja nie chcę tego opowiadać szerzej, znamy to. On szedł, dopóki patrzył na Jezusa. A kiedy odwrócił od Niego swój wzrok i zobaczył i pomyślał, co ja w ogóle robię, popatrzył na te fale i stwierdził, że to jest przecież po ludzku niemożliwe, to zaczął tonąć. Ale kiedy patrzył na Jezusa, to działo się coś, co było niemożliwe. Coś, co nie mogło się stać, a jednak się stało z Bożą mocą. Księga Habakuka podaje w 3 rozdziale bardzo trudny, wręcz straszny opis tego, co ma przyjść, co się ma wydarzać. Prorok jest wstrząśnięty tym, co zobaczył. I nie będę tego odczytywał, myślę, że to znamy. Ale w tej wizji, kiedy widział, co się ma dziać, kiedy totalna klęska, klęska urodzaju, klęska w ich życiu, to, co tam widzimy na ścianie, to słowo, wiecie, dla nas może nie jest to tak zrozumiałe, bo te owce, to bydło, to wszystko, te drzewa oliwne, dla nas to nie ma już takiego przesłania jak dla nich. Dla nich to było życie, dla nich to były miejsca pracy, dla nich to było zaopatrzenie, wszystko. Wszystko tracą. A Habakuk odrywa od tego wzrok. Nie patrzy na to, patrzy na Pana. I mówi w ten sposób, lecz ja będę radował się w Panu, weselił w Bogu mojego zbawienia. I jaki jest efekt? Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań. Oto jest efekt tego, że patrzę na Pana. Wciąż jest pełen mocy. Jego nogi są chyże. Sprawia, że mogę kroczyć po wyżynach. Myślę, że wielokrotnie wielu z nas przeżywało taki stan, że tutaj na dole była burza, w życiu twoim czy moim, że przeżywałeś straszną opresję, ale duchowo kroczyłeś po wyżynach. Duchowo naprawdę cieszyłeś się Panem, ale kiedy patrzysz na Pana, a nie na swój problem. I postawa druga. Postawa druga, o której w zasadzie już tylko wspomnę w dwóch zdaniach, gdyż została dzisiaj przez brata Sebastiana nam opowiedziana. Więc dlatego mówię, że dzisiejsze nabożeństwo to było już taki wstęp do tego, co ja chciałem powiedzieć. Więc druga postawa to jest wyrażenie naszej prośby. Wołaj. Wołaj. Wiecie, to z automatu nie przyjdzie. To wiadomo, że Bóg zna nasz problem, zna nasze myśli, zna naszą sytuację, ale do nas należy wołaj. Wołaj do Pana. Widzicie, ten trędowaty, którego wcześniej wzmiankowałem, on wołał, dlatego że on przyszedł. On wyraził swoją prośbę. Mówiłem, że dla niego przyjście to było ogromne ryzyko. Ogromna determinacja. Mógł zginąć. Myślę, że nie jeden tam w tym tłumie mógł już mieć kamień w ręce. I ludzie do tego mieli prawo. Mogli go ukamienować. On nie miał prawa zbliżyć się tam. Ale jednak to uczynił, bo to była jego determinacja, aby przyjść do Jezusa, aby wyrazić swoją prośbę. Musiał to uczynić. Pamiętacie ślepego Bartymeusza? Co on robił? Przecież Jezus wiedział. Jezus szedł tamtędy i wiedział, że tam jest Bartymeusz. A jednak Bartymeusz wołał, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Kiedy go uspokajali, co robił? Wołał jeszcze głośniej. I tak wiele, na kartach Biblii wiele miejsc jest, kiedy ludzie wołali, a wtedy Jezus się odzywał. Są też i inne miejsca, kiedy Jezus do kogoś podszedł. Ale są to miejsca, gdzie ten człowiek nie mógł przyjść. Mam tu na myśli tego przysadzawcę Betesda, 38 lat chorego. Ale widzicie, i on musiał wyrazić swoją prośbę, pomimo, że do niego Jezus przyszedł. Czy kiedy Jezus przyszedł i zapytał go, to wiecie, on zaczyna mówić właśnie te negatywne sprawy. Wszyscy mnie opuścili, nie mam nikogo, kto by mi pomógł i narzeka. To jest to, co mówiłem wcześniej. I narzeka i mówi o tych swoich problemach. Patrzy na swój problem. Ale Jezus
jakby odrywa jego wzrok od tego problemu i mówi mu prosto: chcesz być zdrowy? Czyli tak jakby chciał oderwać jego wzrok od siebie i mówi: no popatrz, ja stoję przed tobą, mogę cię uzdrowić, chcesz być zdrowy? Wiecie, i tak ten człowiek musiał mu odpowiedzieć, musiał zawołać, musiał poprosić. Kończąc, jeszcze tylko zobaczmy na psalm 50, jakże bardzo znany. I wzywaj mnie w dniu niedoli. I wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Prosta definicja. Jezus nie, Bóg tutaj nie mówi, nie pomija tego słowa wzywaj. Tu nie jest napisane, jeśli masz problem, to ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. Tu jest napisane, wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Jeśli by jedną kartkę odwrócić do przodu, psalm 55, psalmista woła w 17 wersecie: ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano, w południe narzekać będę i jęczeć i wysłucha głosu mego, wybawi duszę moją. To słowo narzekać będę i jęczeć to nie oznacza, tak jak my rozumiemy w pierwszym momencie słowa narzekać. Nie, ja sprawdzałem też to w innych przekładach. Tu raczej chodzi o taką determinację, o takie wylewanie serca przed Panem, o wołanie. Widzicie, Dawid, psalmista, mówi, że będzie to robił ciągle, że nie będzie ustawał. To nie jest tak, że jeśli mam problem, to przyjdę raz. No przecież Bóg wie. Raz mu powiedziałem i wystarczy. Tutaj widzimy psalmistę, który to czyni cały czas, nawet 3 razy dziennie. Więc moi drodzy, chciałbym zachęcić was, każdego z nas, do tych dwóch postaw. Po pierwsze, jeżeli przeżywamy problem, a być może problem dopiero jest gdzieś na horyzoncie, to wiedz jedno, Bóg nigdy nie straci nad nim kontroli, bo jest wszechmogący i może ci pomóc i chce ci pomóc, ale pamiętaj, musisz wołać i nie skupiaj swojej uwagi. Nie rozczulaj się nad tym. Nie bądź na nim skoncentrowany. Patrz na Jezusa. On chce i może nam pomóc. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.